Tak. Do tego, nie? Dobrze. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Mamy lato, chociaż słoneczko nam teraz chwilowo zaszło, ale właściwie się cieszę. I będziemy dzisiaj o letnich, jak to nazwać? Niepropozycjach. Tak, o letnich niepropozycjach. Rozmawiać. Odróżnieniu, znaczy tak, przede wszystkim tak. Cześć, Sebastian z Księgarni. Asia, on table oczywiście, zapraszamy Was na gry miesiąca. Tak, z racji tego, że ostatnio moja topka przyniosła troszeczkę zamieszania i troszeczkę komentarzy w naszych tutaj, pod naszym filmem było na ten temat. Postanowiłeś iść za ciosem. Tak, postanowiliśmy iść za ciosem i generalnie no, dla Asi się topki przygotowuje bardzo trudno ze względu na to, że muszą być inne. Na początku myślałem w ogóle, żeby zrobić topkę na przykład gier do grania z teściową. Potem sobie pomyślałem o tym, że może jednak do topkę do gier nie grania z teściową, no bo tak pomyślałem sobie o tych wszystkich dramatach, które tutaj mogą się tutaj gdzieś tam w ten tyle rozbitych rodzin z mojego powodu, więc sobie stwierdziliśmy, że pójdziemy w całkiem coś innego, a z racji tego, że mamy wakacje, no to już oficjalnie. Mamy oficjalnie wakacje, a przynajmniej niektórzy z nas. No to poszedłem, chciałem zaproponować Wam topkę najlepszych gier z 2020 roku i to gier, których nie weźmiesz na wakacje. Nie. I to. I dlaczego? I dlaczego właśnie? Nie, a może inaczej, nie weźmiesz na wakacje, nie powinieneś wziąć na wakacje lub takie, które na wakacje się po prostu nie nadają. I nie polecamy. Nie polecamy. Zobaczymy, bo ja jeszcze nie znam tych tytułów, więc zobaczymy pod iloma się podpisze, tutaj jest, że nie polecam. Tak, niespodzianka ma być, więc Asia też tego nie czytała. Masz napisane dużo, więc będzie ciekawie. Część tego, znaczy generalnie tytuł zawiera, znaczy topka zawiera oczywiście 10 punktów, ale to się będzie przenikać i przetykać, bo są takie tytuły, które mają bardzo podobną, jednak bardzo podobną tematykę albo coś, nie? Okay. Także zaczynając od punktu, żeby było jasne, to jest losowe, to nie jest tak, że nie ma rankingu. Po ostatniej topce generalnie miałem straszne pretensje z różnych stron, dlaczego moja gra znalazła się tutaj, moja ulubiona, ukochana gra znalazła się na takim miejscu, a dla mnie dlaczego wyżej, niżej i tak dalej. No, jest ranking, tu jest jednak kolejność. Tak, właśnie ten ranking będzie sensowniejszy, u nas to tutaj w tym wypadku jest to wszystko bardzo losowe. Także na pierwsze miejsce i dziesiąte jest tożsame. Więc zaczynając, bo od czegoś trzeba zacząć. No to aż pierwszą grą. Wyszło z wrażenia. Tak. Było się cieplej. W końcu wakacje. Pierwszą grą to jest gra, która ma taką bardzo komiksową kreskę. I to jest takie coś. Mnie się akurat to nie podoba, taki ten rodzaj kreski, ale wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają. Przepadają po prostu za taką formą. I to jest gra, której przy pierwszej rozgrywce praktycznie mam wrażenie, że jej się nie da wytłumaczyć, bo tam jest za dużo różnych takich zależności. Kresek też. Za dużo różnych zależności. I to jest gra, dzięki której, czy tam przez po zagraniu, do końca wyjazdu człowiek ma takie poczucie, że ktoś próbuje go zajść od tyłu, wbić mu nóż w plecy, jakieś takie rzeczy i o czym to możemy mówić? Gier takiego tego typu jest dużo, ale tutaj akurat myślę o grze z wydawnictwa Galacta, The Shadow Planet. Czyli generalnie gierka, która ma pudełko dla mnie straszliwie ohydne. Nie powiedziałem tego. Ale generalnie, tak jak mówię, mamy wielu znajomych, którzy zachwycają się tym tytułem, mają jest bardzo specyficzne. To też jakiś tam sukces na Kickstarterze odniosło. Więc taki tytuł, który no jakby nie było, nie jest łatwy, na pewno nie da się go łatwo wytłumaczyć, a jednocześnie jest grą, która jeżeli ktoś już umie, zna, to jest fajnie, no bo można komuś mocno nabruzić, nie? To jest prawda, ale rzeczywiście jakby poziom specyficzności tej gry jest na tyle wysoki, że ona naprawdę nie jest dla każdego. Pod względem jakby samej rozgrywki, pod względem ilości zasad tego, jak one, żeby kwestia zrozumienia, co ja właściwie tam mam robić i jak mam to zrobić, no i też kwestia jakby gustu graficznego, to no, masz rację. W przypadku tutaj jednak jeszcze tego dodatkowego elementu trzeba dopowiedzieć, no w momencie, w którym zagramy coś takiego, może się skończyć tym, że będziemy spać poza namiotem do końca wyjazdu, więc dlatego tutaj jest to jako pierwszy tytuł i no nie da się ukryć, jest to tytuł, który może wprowadzić dużo negatywnej interakcji między ludźmi. Ja lubię, ale nie każdemu polecam. Niekoniecznie na wakacje widziane. Tak. Zgadza się. No i tak naprawdę to z tego typu gier mnie dobrze można by było popatrzeć, czy tam pójść zrobić jakieś
jakiś uśmiech w kierunku Nemezisa, który miał też dodruk w tym roku, więc tutaj podobna sytuacja, w której możemy oczywiście w pełnym koopie grać i będzie fajnie, albo możemy generalnie... Zabierać Nemezis tak. Na wakacje. Zresztą w ogóle tutaj jest tak, że no, te tytuły, które wymieniamy, no to albo będą miały za trudne zasady, albo będzie się za długo tłumaczyło, albo będą miały za dużo komponentów, albo będzie za dużo ważyć. No bo wyobraźcie sobie to akurat nie w tym roku, chociaż były dodruki, ale akurat były dodruki czegoś innego. Wyobraźmy sobie, że bierzemy do schroniska górskiego Gloomhaven. No to plecak 10 kilo, sama gra. Tak. No ciężko, no nie na wakacje, nie? No nie. Dobra, lecimy chyba, dalej. Chyba, że mały, ale... Chyba, że tak. Płynnie kontynuując temat, mamy drugi punkt. I teraz nawiązanie do poprzedniego wtóruję ci jakiś... Tak. Zresztą nie tylko ptak. Tak, niech się dzieje. Mamy wakacje, trzeba się cieszyć, że jest ciepło. Każdy się cieszy, dokładnie. Przechodzimy płynnie. No i teraz tak naprawdę gry, które ja nazywam, że to są gry, przez które kończą się przyjaźnie. Mhm. Czyli tak naprawdę teraz były dodruki... Czyli cały czas gdzieś tam jesteśmy w tej atmosferze. Tej negatywnej interakcji. Tak, okej. Także gry typu, no był dodruk Boru, dodruk Baraża, mojego ukochanego Rising Suna. Zresztą tutaj taka anegdotka, mam takich dwóch kolegów, z którymi dosyć regularnie gram. Zresztą w ogóle Rising Sun to jest moja kochana gierka, ja o tym będę powtarzał zawsze, wszędzie, bo to jest najlepsza gra ever. Mam chyba ponad 100 rozgrywek ze sobą, wow. No. Więc całkiem sporo. No i mam dwóch takich kolegów, którzy tak się kiedyś pokłócili przy Rising Sunie, że już razem do niego nie siądą. Więc na wakacjach wyobraźmy sobie sytuację, że jedzie jakaś tam, nie wiem, dwie pary jadą na wakacje i pokłócą się ze sobą przy tym, rzucą stołami, no i wakacje zniszczone. Nawet to nie jest tytuł. Nawet rozmawiałam z 2 tygodnie temu ze znajomymi planszowymi zresztą o właśnie tych interakcjach, że ktoś... Nie, to było tydzień temu. Zresztą nieistotne, no, że ktoś siada do listu miłosnego i autentycznie... Prostej gry, która się raczej kojarzy pozytywnie. I jest to rzeczywiście narzeczeństwo i padają słowa, to mnie chyba już naprawdę nie kochasz. I reszta myśli, żartują, ale wygląda, że jednak nie. Może to oj, oj tak, oj tak, oj tak. Kwestia temperamentów też, nie? No na pewno. Tutaj no, nie da się ukryć, ale generalnie no, kwestia dystansu samego. No, są gry typu, nie wiem, Ego, Strefla, w których jednak fakt tego, że ktoś może mnie inaczej postrzegać niż ja sam siebie, to też jest jakiś element. No a tutaj w przypadku gier takich jednak z negatywnych, no gry fajne są rywalizacyjne w momencie, w którym robimy komuś ała, nie? No ja pewnie, tam, że no, tak. Ja tam oczywiście lubię kogoś najechać, spalić mu wioskę, ale... Tylko, że ta druga osoba też musi to rozumieć, tak? Tak, i musi to lubić. Że to jest cały czas zabawa i to nie jest na poważnie, bo tak normalnie w życiu to no, tego ci nie zrobię. No. Chyba, że gdzieś tam ta granica jest przekroczona i myśli sobie, to ty taka jesteś. Okej, miałem o tobie inne zdanie. Zgadza się. No więc tak naprawdę pierwsze dwa punkty to mamy gry, które rzeczywiście wprowadzą to jakąś tam... Taką, no jednak pewne emocje, złe emocje, które na wakacjach niekoniecznie mogą... Tak, no mogą po prostu popsuć nam pobyt. No, zgadza się. Lepiej unikać. Następną grę, to ja ją pokażę, bo to jest akurat sprzeczne z tym, co ja tutaj chcę powiedzieć, to znaczy... Dlaczego nie należy brać tego tytułu ze sobą? Znaczy nawet nie tyle, dlaczego nie należy brać, ale dlaczego go nie weźmiemy? Dlatego, że go nie ma. Gra sprzedała się tak szybko, taki błyskawiczny strzał tutaj Lacerta, pozdrowienia dla Agaty, taki szybki strzał był z tym tytułem, że jeżeli jesteś szczęśliwcem i masz okazję wziąć ten tytuł ze sobą, to weź. Będziesz, zewsząd będą zazdrosne oczy. Jeśli jeszcze do tego jedziesz na wakacje pociągiem, to weź. Albo do jakiejś agroturystyki, gdzie są też krowy, no, nawet nie amerykańskie. Bardzo dobry tytuł, ale generalnie najprawdopodobniej nikt go nie weźmie, bo mało kto go ma, a przynajmniej tą nową wersję. Czyli jestem szczęściarą. Oj tak, jak najbardziej. Nie powiem, że Asia zaprasza, ale generalnie... Możecie wpadać, zrobimy jakiś biwak. Tak. Dalej, gra, która jest totalnym oszukaństwem, to następny punkt. Gra, która na pudełku ma od 1 do 4 graczy, a którą tak naprawdę gra się samemu. Nie masz popisanych tytułów, więc nawet jakby ściąganie gdzieś ukryte. Mam. Gra się nazywa Wojna Nemo, znowu wydawnictwo Galata. Mm-hmm. Gra, która jest grą solo. Na pudełku mamy 1 do 4, ale tak naprawdę gra, w której pozostali 3 gracze, to są gracze, którzy po prostu są od podawania kart. No i tak naprawdę można wziąć. Ale może ktoś lubi tak, wiesz. Może. Ja tak grałem z żoną w Robinsona. Ona generalnie tak siedziała, patrzyła na mnie, co ja robię w Robinson Crusoe. Czyli Robinson też się na tę listę łapie? Nie, akurat tutaj nie mam, bo to nie jest z tego roku. Tam Wojna Nemo jest z tego roku, więc ten. Ale generalnie właśnie nasza gra w Robinsona opierała się na tym, że w pewnym momencie po jakiejś godzinie żona powiedziała, wiesz co, graj se sam, bo i tak ja tutaj nic nie robię.
robię, są odrzucania kostką, więc w Wojnie Nemo troszeczkę jest podobnie. Generalnie mamy jednego gracza, który się bawi i cała reszta generalnie jest... Obserwuje. Jest, tak, obserwuje. No więc no, po co brać na wakacje grę, w której będziemy grać sami? No ale po co w ogóle wtedy jechać na wakacje, skoro będziemy tak się spędzać czy tam nie? Jak chcemy jakąś tam solo, no to... No, no to wtedy tylko jedziemy sami, nie? No na wakacje jedziemy raczej po to, żeby spędzać go w jakimś tam większym gronie. Tak, tak, raczej tak. Teraz mamy taki tytuł, no takie tytuły, bo to są takie gry perełki. Gry perełki, czyli generalnie w cenie pereł. Czyli nurkowanie. Nie w tą stronę. Sukcesorzy, Machina Arkana, Wielki Mur. Gry stały się bardzo szybko unikatami i ceny tych gier w internecie są takie, że tak naprawdę jakbyśmy brali to gdzieś, to trzeba było jechać z sejfem, tylko że z sejfem się ciężko wozi, więc tutaj no... Wozem pancernym, no, z obstawą, wziąć bodyguardów, no nie wiem, tak, wiesz, no, dużo pomysłów. Jak się popatrzy na to, właśnie na to, jak w jakiej cenie gdzieś tam sukcesorzy w pewnym momencie się pojawili, bardzo, bardzo dobry tytuł, bardzo złożony tytuł, jak w jakiej cenie pojawia się teraz Wielki Mur gdzieś tam na Allegro, no to są takie ceny, takie mocno, mocno... Ale to też są takie gry, które jednak trochę gabarytów zajmują, więc jakby tak, pod względem, jeśli tak, na wakacje jedziemy z myślą, upycham ile się da, to raczej, że wakacyjne gry to są zwykle małe pudełka, nie wiem, tak, tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. Chociaż ja powiem szczerze, bardzo często na wyjazdy, może niekoniecznie wakacyjne, ale ogólnie wyjazdy, nawet takie zimowe, wakacje, to zabieram duże pudła typu zombies, ale wtedy jedno, powiedzmy. Ale to wtedy tak, albo jedziesz samochodem i masz jeszcze, jest duży bagażnik, tak, do tego. Tak, 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 jest jeszcze tutaj... kwestia czym rzeczywiście. Natomiast jak to nosić, no to... Tak, znaczy ja przede wszystkim mocno prześmiewczo to wszystko tutaj potraktowałem, bo też nie ma co ukrywać, no jeżeli się popatrzy na zdjęcia naszych tutaj współtowarzyszy niedoli, czyli współgraczy, to tak naprawdę najczęściej jadę na wakacje i mam 100 gier, nie? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Więc to też nie ma co ukrywać, no wszyscy bierzemy jak najwięcej tytułów po to, żeby się pobawić. W końcu rynek toreb do gier, tak, też się musi rozwijać. Zgadza się. Musimy je kiedyś testować. No, więc i sprawdzają się rzeczywiście, się sprawdzają. Tak, tak, potwierdzam. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy. Gra, która znowu była dodrukiem, czyli generalnie gra, która się nazywa Zimna Wojna. I teraz Zimna Wojna jest rewelacyjnym tytułem. Miałem w sumie na takie wakacje, jak były 3 dni temu, gdzie był po prostu skwarnie miłosierny, tak, to Zimna Wojna aż miło. Zgadza się. Aczkolwiek Zimna Wojna jeden zasadniczy felet. Znaczy gra się ją, abstrahując od tego, że można grać ją 4 godziny i tak dalej, jest takim totalnym mózgożerem i wygląda, jest brzydka jak noc. Są tacy, co lubią, ja lubię, paradoksalnie, mimo tego, że jest taka brzydka, ale zasadniczy jest problem jeden. Nikt nie chce grać ruskimi. No tak. Mała przerwa. Tak. Wracamy chwilę po krótkiej przerwie. Próbowaliśmy uciszyć ptaka, ale chyba nic no, z tego. Nie. To jest tak. No, to jest tak. No też się cieszę. Lecimy dalej. Albo się zgadza, tak, albo się nie zgadza. Może z być, tymi wyborami może być, tak, ciężko powiedzieć. Ale teraz jest akurat tytuł, który Tasi? W jakiś sposób może być powiązany. Znaczy on może się uciszyć potem, jak go słyszy. Tytuł Wystrzałowe katapulty. Tak. Więc generalnie mówiąc, tak. Dlaczego nie brać wystrzałowych katapult? Bo się zgubi kulki. Moje córki potrafiły w zamkniętym pomieszczeniu zgubić kulki. To jest niepojęte. Gra jest niesamowicie fajna. Potrafiliśmy na naszym środograniu, o którym później będziemy jeszcze opowiadać, na naszym środograniu dorośli faceci przez 2 godziny robili sobie turniej. My teraz będziemy też w ramach właśnie naszego sklepu też organizować. Zrobiliśmy takie akcje z dzieciakami, w sensie rozpoczęliśmy taki cykl zabaw z dzieciakami i będziemy robić na przykład właśnie jutro turniej wystrzałowe katapulty razem z Wolfgangsem. Mhm. Więc jutro, czyli wczoraj dla was, tak mi się wydaje. Tak, no, nie wiem kiedy to będzie puszczone, ale zasadniczo w czwartek będziemy grać z dzieciakami. To już na następną edycję musisz zaprosić. No, może to jest, może tak, no muszę się jakoś strzelić z tymi wszystkimi reklamą. Dobra, więc wystrzałowy katapultem już mówiłem. I teraz tak, kolejnym punktem, też nawiązującym do wcześniejszych tych tytułów, jest tytuł gry, jest gra o tytule Księga Cudów. Mhm. Księga Cudów generalnie to jest prześliczna gra. Taka 3D. Wydawnictwa Rebel, taka 3D, którą generalnie mamy księgę, którą otwieramy sobie tą księgę. No nie mam jej ze sobą tutaj. I się dzieją tam cuda. I tam się otwiera wielkie drzewo i tak dalej, i tak dalej. I to wielkie drzewo generalnie jest... Ja gdzieś mam, ale nie przyniosłam. No, ale to właśnie Księga Cudów jest prześliczna, jest w ogóle to jest jakaś ten... Opowiadano mi właśnie tutaj Wojtek Huchla z Rebela opowiadał mi właśnie o tym tytule, że tam specjalnego jakiegoś inżyniera od papieru zatrudnili do tego, żeby to jakoś się składało, kto się tu wyciąga, ten się tam się coś pojawia, tu się coś odgina, tam się coś planszowo.
Plażowe origami, chociaż nie, tak. Chyba jest jakaś nazwa na to takie składanie no. Tych, chociaż może i origami, nie może wiem. Ten, no, ciężko powiedzieć, ale w każdym razie jest to niesamowicie fajnie. Ten, myślę, że jak tutaj wrzucisz jakieś zdjęcie z tego, to będzie dużo lepiej widać. Polecamy wszystkim, bo to jest taki, mam wrażenie, dungeon crawler dla dzieciaków. Mhm, no. Chociaż to też jest takie nie do końca dzieciaków, bo to jest 10+. Mhm. Więc tak naprawdę niby gra dla dzieci, a nie do końca dla dzieci, ale zasadniczo, no, szkoda wziąć, bo się zniszczy. Nie? Także tutaj jak najbardziej, te wszystkie tytuły, które wymieniamy, tutaj one jak najbardziej są bardzo dobrymi grami i warto je sobie gdzieś tam mieć. Pewnie na wakacje też warto wziąć, ale... Raczej pod nadzorem, nie? Raczej, zdecydowanie. Szkoda, nie? Tak. Także tutaj kolejny tytuł, no i teraz zostały nam dwa. Jeden tytuł to tak mocno prześmiewczo, mianowicie gra, której już podstawki nie ma. Wyszedł dodatek w tym roku Tapestry, sztuka i architektura. Nie wiem, czy to się tak wymawia, bo mój angielski jest taki przysłowiowy. Wiesz, zresztą ostatnim razem też na ten temat mówiłem. Ale w każdym razie właśnie gra, w którą możemy sobie kupić dodatek, ale nie kupimy już podstawki, bo jej nie ma i nie będzie. I to jest takie troszeczkę smutne. No, możecie spróbować dodatek. Sam, przynajmniej oglądać. Czy... Tak, będzie stać w innych planszówkach i tak dalej. Będzie się liczyć, że zabrane. No, także tutaj... Tylko nie zagrane. No nie zagrane na pewno, zabrane tak. I ostatnia gra, i to tak też już właśnie tak, żeby potem nie było, że to jest akurat tytuł, który jest najgorszy albo coś. Nie. To jest po prostu tytuł, który ma 40 stron. I to jest tytuł, który jeżeli w sensie sobie... Instrukcji. 40 tak. Stron instrukcji i to jest Tabanussi, wydawnictwo Portal. Jeżeli weźmiecie ten tytuł... Tak, gra na T. Bo te gry na T są bardzo fajne, bardzo, bardzo je wszystkim polecam, ja lubię. Są z reguły bardzo trudne. A tutaj mam jeszcze dodatkowo, że jak weźmiecie na wakacje i zaczniecie czytać instrukcję, to mam się wakacje skończone. Więc czyli tutaj... raczej z Tabanussi jechać, ale już ogranem. Ale jak już ogranem, tak, jak najbardziej. Więc jeśli chcielibyście, no, że tak powiem, tutaj ten tytuł... Rozkminiać, to na pewno nie jest to tytuł, który chyba że ktoś lubi, czy szybko czyta. Chyba że ktoś jedzie na takie medytacyjne wakacje, to wiesz, jak że najbardziej, jakby jak najbardziej. Zakłada, że będzie no. I przy okazji tam czyta sobie to, bo no, okej, tak. Dobra, a już jeszcze, wszystko zrozumiesz te wszystkie zależności, ja położę pionek tak. tu, tam zrobi. Także, no, fajne tytuły, ale na pewno ten. To znaczy, ja myślę, że tutaj jeszcze można do tego tytułu dopowiedzieć Boon Lake'a, który też wyszedł w tym roku. Ja mam taką tendencję, jak ja się uczę grać, to ja gram sporo, sam ze sobą. Sporo tak. Tych elementów też tam jest, nie? Tak, zgadza się, więc ja się uczę grać takich trudniejszych tytułów. Sam ze sobą gram, rozkładam i tak dalej i mnie zajęło 7 godzin łącznie z zagranie. Przeczytanie instrukcji, zrozumienie instrukcji i zagranie sam ze sobą i wygrałem. To już takie małe wygrałem. więc to też jest takie, no tam jeszcze golem się wpasowuje, tutaj też takie zacne, duże fajne pudełka. Fajne uczucie wygrywać samemu ze sobą? No, trochę mi przykro, bo też przegrałem. Ale no tak, właśnie. Trochę do tego piłam. No, ale tutaj trzeba się jakoś z tym pogodzić, nie? Są tacy w naszej branży, którzy mają dwubiegunowość, tutaj być może powinienem skorzystać. No. Okej, okay, czyli już wiecie, czego nie zabierać na wakacje, ale mamy nadzieję, że jednak zabierzecie sobie. Coś weźcie, coś krótszego. List miłosny. No nie, nie sprawdza się. No. Nie sprawdza się, okazuje. Chociaż jest malutki, rzeczywiście, jest mieści malutki, się do kieszeni. Tak, nie, szósty bierze, sety, jakieś czarne historie, jakieś takie rzeczy. No generalnie imprezówki. Znajdzie się dużo imprezówek, takie... dużo jakichś ten. To znaczy wiadomo, że są tacy, którzy muszą koniecznie. Ale z drugiej strony Dungeon Crawlery, jak się przekonamy jeszcze już za chwilę, to też są małe pudełka często. Tak, czasami, dokładnie. Raz. Wprawdzie jeszcze nie mam tego pudełka. Ale można Dungeon Crawlera zabrać w wersji tiny. I to do plecaka. Dokładnie. Nawet do damskiej torebki, tak. Czy tam jakiegoś takiego damskiego plecaka na wakacje spokojnie się mieści. To co? To wychodzi na to, że moja. No, żeby było jasne, ja mam dwie torebki. Tak, właśnie. I na tę drugą zaprosimy Was po prostu potem, za miesiąc. Tak. Natomiast tak, żeśmy zdecydowali, że za miesiąc to już te wakacje tak nam się będą raczej kończyć, chociaż może no nie kończyć, ale będą po prostu w pełni, więc woleliśmy poradzić przed, albo jak się zaczynają, żeby, tak, żeby, on potem żeby nie popełnić nie było, błędu. Tam, tak. I nie zabierać właśnie. Przypadkiem ani za wielkich, ani za bardzo drażliwych. Natomiast właśnie. Za miesiąc będzie też o czym tak, o czym mamy mówić. Nadzieję, że będzie taki troszeczkę bardziej kontrowersyjny ten temat. Nie, jeszcze nie będziemy go sprzedawać teraz w tym momencie, ale myślę, że no wyczekujcie. Tak. Bądźcie koniecznie, a żeby być, to po prostu głosujcie, bo też w sumie nie powiedziałam, ale spokojnie, bo dopiero lipiec się zaczął, nowe nagrody są dla Was przewidziane, więc mam nadzieję, że będzie to zachęta. Jeśli chodzi natomiast o Wasze czerwcowe wybory, to powiem szczerze,
No może nie ma tu jakichś wielkich zaskoczeń, chociaż właściwie pierwsze miejsce, a raczej ostatnie, bo od 10 zacznę, jest swoistym zaskoczeniem, bo to jest taki nieduży awans z 12. Nawet żeśmy się pokusili, żeby, teraz widać, żeby poprzynosić, bo będzie dużo dużych pudeł, czyli takich, które właściwie też na wakacje. Tutaj to nie ma co brać na wakacje, bo tutaj już tak są, wiesz, gorące klimaty, więc jak się jest na gorących wakacjach, to po co jeszcze dokładać? Albo można właśnie zabrać, jak się można do Egiptu leci na przykład. No, tak, gorzej jak tam wywołamy jakiegoś potwora, czy jakiegoś tam innego tego tyle filmu katastroficznego na ten temat było. Muszę wyjść. No, aczkolwiek no, tytuł bardzo, bardzo dobry i ja się cieszę, że trafił do topki, bo warto, warto, warto. Tak, za chwilkę będziemy go jeszcze powtarzać, bo głosowaliście poza waszą ulubioną grą miesiąca na gry takie ulubione, które lubicie, figurkowe. I Ankh też się tam znalazł, przy czym od razu mogę wam zdradzić, że wyżej niż na miejscu 10. Miejsce 9, jeśli chodzi o te wasze ulubione, no to na wakacje na Marsa też można. Tak, tak, mam tendencję do obracania rzeczy do góry nogami. U mnie świat czasami staje na głowie, więc terraformacja Marsa chyba wam się naprawdę po wsze czasy nie znudzi. Jest na miejscu 9 i to jest też awans, bo ostatnio wypadła z 10, więc postaraliście się, aby z powrotem wróciła na 9 z 11. A teraz będzie coś... Oj, teraz no, ja jeszcze sobie pozwolę jedną rzecz wtrącić. Tak, pytanie, czy zostanie zdetronizowane przez nowość, która będzie niedługo. Ach, no to zastanawiałam się, czy przez ekspedycję Ares zostanie, jak się ona pojawiła. I tak no, na razie sobie radzi jednak lepiej. Więc zobaczymy, o jakiej nowości mówisz? O Arknowie. Okay. Bo bardzo się porównuje Arknowe do tego tytułu. No klimaty jakby zupełnie inne, tak, ale mechanicznie. Mm-hmm. Okej, okay. Zobaczymy, bo Arknowa już niebawem tak naprawdę. Tak. Natomiast to jest jeszcze na ten moment pieśń przyszłości. Myślę, że zamiesza Arknowa jednak w top listach ulubionych, czy tam zobaczymy jakich. Bardzo dobrze, niech się dzieje. Wielki mur, jednak jest wielki. Aczkolwiek rzeczywiście może być ciężko uchwytny. I to bez sejfu tak, tutaj, jak widać. Nie? Tak zupełnie sobie tak bez sejfu. U mnie leży swobodnie na tarasie. Świetny tytuł, bardzo lubię, bardzo też ładnie wygląda, ale przede wszystkim dużo satysfakcji czerpię z grania. Ja się przyznam, że nie grałem. Mieliśmy na środograniu u nas, ale generalnie nie dopchałem się. To musimy to nadrobić, nie dopchałem koniecznie. Się. Będzie na pewno okazja. Bardziej, że mnie tematyka, bo ja te wschodnie klimaty trochę lubię. Mm-hmm. Może nie wyglądam, ale lubię. Tym bardziej ci się powinno spodobać. Wielki mur, miejsce 8, awans z 9, bo ostatnio rzeczywiście był w dyszce i teraz lecimy sobie kolejne wielkie pudło, chociaż to jest tak naprawdę mniejsze, bo to jest mały Gloomhaven, który też powrócił, bo jakby chwilkę go nie było i jednak chętniej po tę wersję kompaktową sobie sięgacie. To jest miejsce 7 z 16. Bardzo przyjemny awans. Ja jakby podpisuję się, tak, pod tym, że jak już Gloomhaven, to chętniej po ten mniejszy. No mniej trzeba nosić. To się da do schroniska zanieść w plecaku. No to się da, tak. I ma się epickie rozgrywki. Pociągi nadjeżdżają i to jest miejsce 6, jeśli chodzi o oczywiście drugą edycję, czyli tą nowszą wersję, która, no chwalcie się, macie, zdobyliście. Czy się nie udało, czy będzie to taki właśnie... Będzie do druka. Będą też kolejne części, bo jakby nie było tutaj, nie zasypują gruszek w popiele. Będą trzy części, jak to zapowiedziano. Będzie pewnie niedługo ma podobno się pojawić dodatek do tego w nowej wersji, w nowej odsłonie, więc no, na pewno jest to ten tytuł, który warto mieć na półce. No, ja w ogóle jestem nieobiektywny, bo ja lubię Fistera, ale nie da się ukryć, że te nowe wersje będą kusić, no bo będą nowe. Będą, tak, tu jest dużo rozwiązań, które są już takie widać, no chociażby wypraska, która to wszystko fajnie nam mieści, nie ma bałaganu, więc jakby już w tej pierwszej, wcześniejszej wersji było czuć ten jakby wiek tej gry. Mnie się akurat graficznie podobają niektóre elementy starej, natomiast jak widzicie mam nową, bo bardzo lubię ten tytuł i niech jest świeższy rzeczywiście. Dobra, to teraz też kosmiczne klimaty, czyli awans miejsca 6. O, jedno oczko, słuchajcie, na 5. miejsce Duna Imperium.
w moim bardzo wypadku. Dobry tytuł. Tak, w moim wypadku coś się stało, nawet nie wiem, czy na jakimś wyjeździe faktycznie nie było, więc najlepszy przykład na to, żeby z niektórymi tytułami uważać, bo tak mi się wydaje, że gdzieś tam się delikatnie, to nic takiego, ale jednak. Ale serce boli. Boli, tak, dokładnie. Tutaj jest jeszcze gorzej. Patrzcie, no właśnie patrzcie, tak, w dwóch miejscach. No. W dwóch miejscach, więc rzeczywiście jest tak, że no, jest mi trochę przykro, jak mam poobijane pudełka. No pudełkiem się nie gra, ale jednak ale chciałabym, żeby to wszystko ładnie estetycznie wyglądało. Co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze oczywiście Everdela, które... A, jest poza podium, ale zbliżył się. Co on tu robi? Ja nie wiem. Miejsca awansował, ja będę słuchaj. Mówił teraz, będę mówił coś sprzecznego z ogółem. Ja wiem, że tutaj bardzo dużo osób głosowało na Everdela. Dlaczego wam się to podoba? Naprawdę, z czego wam się to podoba? Przecież to jest pasjan. Everdel jest evergreenem i koniec, kropka, tak, tak. Jak koniec.pl. No. Słuchajcie, podium. Podium tak naprawdę będzie dla niektórych z was po prostu nudne, bo to będzie, że tak powiem, powtórka z rozrywki, ale myślę, że przyjemna mimo wszystko, bo to jest dobry rok, który sobie utrzymał po prostu trzecie miejsce i tak naprawdę to jest trochę takie, jakby ten tak. Everdel zniknął, pojawił się dobry rok dla mnie. Tak, bardzo podobna, znaczy może nie podobna, ale jednak tematycznie takie słodziutkie. Tak, tematycznie to jest to samo dla mnie, w sensie też, wiesz... Wszystko jest ładniutkie, wszystko jest takie rodzinne, dokładnie. Wszystko jest wszystko nawet to, że można grać w jednego gracza, to też jest ten, no, więc to się może podobać przez ten właśnie taki urok. Dobry rok, miejsce trzecie ponownie. Jeśli chodzi o to małe pudełko, o którym notabene wspomnieliśmy tak. już, to rzeczywiście jest tytuł, który polecamy. Tak, to spokojnie można brać na wakacje bez stresu, aczkolwiek troszkę trzeba było uważać na elemenciki, bo szczególnie te znaczniczki, jakieś takie życia, te serduszka, można łatwo zgubić, albo te takie, wiesz, tak. w Tiny Epic Dungeons, czyli w małych epickich podziemiach, to miejsce drugie, ja po prostu jeszcze nie mam fizycznie swojego egzemplarza, więc nie wyciągamy, no albo jest tak mały, że się schował. Tak. No i właśnie a propos schowania, no to powiem wam szczerze, że... Zaginęło nam coś. Coś mi zaginęło. Nie wiem, jak to się stało, ale autentycznie niech to będzie reprezentant. Tak. Czyli przywódcy, którzy są puści, bo mam ich włożonych już w tak. pudełko podstawki, więc... Zaginęła nam zaginiona wyspa, więc tutaj liczymy na... Ktoś znajdzie, to nagroda za to. nie mogę się doszukać. Słuchajcie, Arnak po raz kolejny miejsce. Miejsce pierwsze, więc tak się to prezentuje. No to płynnie sobie przejdę. I to jeszcze tylko ten, już też poruszaliśmy taki wątek tutaj, ale właśnie to jest, nie wiem czy zauważyliście, bo ja nie do końca wiem jakie są wasze gusta tutaj, ale tak naprawdę miejsce pierwsze i szóste to są gry, nie przepraszam, pierwsze i piąte, czyli Arnak i Duna Imperium, to są gry, które mechanicznie są takie same. Więc generalnie, jak widać, podoba wam się po prostu ta mechanika. Dzicz. Część osób dzicz lubi się podoba science fiction, bardziej, część tak, osób niż lubi właśnie takiego swoistego Indiana Jonesa. Ale mechanicznie to, czyli jak widać, to mechanika daje jednak tutaj w przypadku tej topki zwraca uwagę, nie ten, jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to wygląda na A to, popatrzmy sobie pod względem głosów tak. na przykład, czy byłoby na pierwszym miejscu jakby spiąć się razem? Jakby spiąć razem? No, chociaż nie, to jakbyśmy spięli ileś głosów tych obu tytułów, to mamy dwa razy więcej niż następny, niż ten drugi tytuł. Tak, zgadza się. Jest tutaj spora różnica. Jak widać, do twórców gier korzystajcie. Dobra, moi drodzy, z figurkami gry to są najczęściej gry, które mają wielkie pudła i tutaj tak będzie, więc nam się trochę nie chciało znosić, chociaż jakiś tam jeden czy dwa się powtórzą, trochę nam się leniuch wakacyjny włączył, ale nam musicie to wybaczyć. Rising Sun'a i tak bym nie miała, bo jakoś tak... No jak to się stało? Ale spokojnie, nadrobię, nie. No nie mam, więc tak. Co ja tu robię? Wiesz, nie da się zagrać we wszystko. Wiem. Jak sam wiesz, chociażby po Wielkim Murze, ale tak. wiesz, jakoś to wymienimy się. Zgadamy się, umówimy się. Padnę tutaj na dłużej. Ty weźmiesz Rising Sun'a, ja ci wyciągnę i powiedzmy, że jakiś tam weekend nam upłynie. Tak myślę, że akurat. Zgadamy się, damy radę. Rising Sun, 10. miejsce, jeśli chodzi o gry figurkowe. Niech się pnie.
Tak, niech się pnie, to jakby pod względem takim wizualnym nie muszę zagrać, żeby powiedzieć. Ale ja dodam jedną rzecz, bo generalnie bardzo dobrą, znaczy ja nie wiem jak tutaj ci, którzy głosowali, czy mają dodatki do tego, ale bardzo wzbogaca tą rozgrywkę z stąpienikami. Jeżeli nie macie, a lubicie Rising Suna, to jest to obowiązkowe, nie zagracie już bez. Jest to dodatek, który wprowadza tą grę na całkowicie inny poziom i jest piękny. Okej. Okay. Szczególnie dla tych, którzy jeszcze parają się malowaniem, tak, oj, to, będą, to będą mieli co robić. Dziewiąte miejsce, Władca Pierścieni, podróże przez Śródziemie. No to, to oczywiście mogłabym przynieść, ale... Ale mi się nie chciało. Ale umówiliśmy się, że nie bierzemy do tej topki gier, więc... To już nie będziemy pudełkami. Gdzieś one się tu pewnie wyświetlą, żeby każdy widział, jak wygląda. Małe, epickie podziemia również się tutaj znalazły, czyli troszkę tak na fali tej, tego w sumie takiej popularności, tego hitu, bo jak one wskoczyły jakby jako nowość, to od razu też wiesz, tutaj się dość wysoko popięły do tych ulubionych, więc tutaj też te figureczki, no jakby nie było, są, jest ich mało, są małe, ale są, więc jest to gra z figurkami, tak. co by nie mówić. No i nie da się ukryć też, że ta gra, patrząc z perspektywy sklepu i sprzedaży, ta gra nakręciła tak naprawdę hype na ten rodzaj gier, czyli tak naprawdę na malutkie gierki, no bo ta seria Tiny Epic ma mnóstwo tytułów, tak, i te tytuły już z tego co widzę gdzieś tam po forach, po Facebookach i tak dalej, po grupach na Facebooku, no to ludzie się zbierają, kupują jakieś tam zagraniczne tytuły i to też jest dobry impuls dla wydawców, korzystajcie, bo to jest skóra znosząca złote jaja. Ja myślę, że jakby akurat z tą linią jest tak, że dziwię się, że jeszcze jej nie ma w większej ilości, jeśli chodzi o polską. To mogę powiedzieć, dlaczego tak może być. Ja nie mówię, że mam rację, ale generalnie mówiąc, było wydawnictwo, którego chyba już niestety nie ma. Bardzo żałuję, bo nie wydali moje ulubione Maracaibo i to jest, dla mnie na przykład to jest ulubiona gra Fistera, ale generalnie oni wydali Tiny Epic Mech. Tak, dokładnie. I to się jakoś tak nie do końca sprzedawało. Teraz generalnie po tym, jak się pojawiła właśnie ta wersja, to tam to poszło jak woda. I domyślam się, że właśnie między innymi, to jest być może kwestia marketingu. Tak, jedno, drugie. Więc tak naprawdę po tym, jak teraz się pojawiło, no to już pojawił ten tytuł, który mamy tutaj w topce, no to jednak otworzyło się oczy, że to jest fajne. Jest tak, małe i jest tak. Fajne. A jest tych różnych Tiny Epików, czy to w klimacie zombie, czy to w klimacie średniowiecznym, tak. Czy to w takim, czy tam jakiś piraci, no po prostu cała masa tych gier, więc... Ale myślę, że w końcu ktoś to gdzieś tam weźmie się. Zresztą podejrzewam, że Galacta skorzysta z faktu, że tak dobrze im to całkiem poszło. Całkiem możliwe, więc... że poleci kolejny z serii. Kwestia który, zobaczymy, nie ma co wyprzedzać faktów, na pewno będziemy o tym mówić, jak już będzie bliżej jakichś tam pewnych informacji. To jest ósme miejsce, więc jak na taki tiny dungeon z figurkami, to myślę, że całkiem wysoko. Tuż nad nim Posiadłość Szaleństwa. No tak, to jest jakby w klimacie nie było. No i mamy tutaj, to już może nie będziemy sobie jakoś tam specjalnie sięgać, tych figurek nie ma aż tak dużo w Gloomhavenie, i dużym, i małym w sumie, natomiast teraz będzie można sobie w ramach kampanii figurki dokupić, jak ktoś jednak bardzo preferuje, żeby ta gra ten plastik miała, to zamiast standów będzie taka kampania. Miejsce szóste, więc mały, kompaktowy Gloomhaven z paroma figurkami, które są tam w środku, no i Sight na piątym miejscu w połowie. Sighta bym nie przyniosła, no bo też nie mam. Natomiast to już z wyboru. Ale to też waży. No Sight jest bardzo specyficzny, na pewno bardzo ładne grafiki i na pewno ma bardzo dużo grono oddanych graczy. Oj tak, to na pewno. No nie da się ukryć, jeżeli w Polsce to już chyba szósty nakład zszedł i to zszedł na pniu. Teraz się pojawi w sierpniu podobno, o ile nie będzie przesunięć kolejny raz Sight. Falang znowu kolejna do, fala do dróg, no to i znowu ta cena wróci do normalności, a nie będzie to jakieś takie dużo, no to generalnie oczywiście znowu pewnie szybko pójdzie i tak dalej, więc tutaj myślę, kwestia... Myślę, że Sight ma taką tendencję i tyle. Dla mnie jest problem główny z Sightem taki, że to jest gra oszukiwana, bo ona wygląda jak Area Control, a nią nie jest, ale tam nie można kogoś najechać z palki mogę. No pewnie. Czwarte miejsce, czyli tuż przed podium, Cthulhu Death May Die. Tam są figurki świetne.
Oj tak. Świetne figurki, naprawdę. Tutaj jak Simon. To kupił na Kickstarterze, jeżeli jeszcze to pół litrowego. To, to... Pół, nie, litrowe, przepraszam. Ja nie piję generalnie, spokojnie. Ale to nie freudyzm, jak półmetrową figurkę. Krasnale, no tak, no można i krasnale ogrodowego też było. Też mieć. Można, taniej by wyszedł krasnal niż taki który jakieś tam. Ale wiesz, krasnal to nie wygląda za. Ale by go odpowiednio pomalować. I obtuc go w niektórych miejscach, albo dorobić macki jeszcze, no trzeba było mocno zmodyfikować tego krasnala, powiem szczerze. Ale i tak natomiast, to natomiast był, przecież Portal też miał te egzemplarze z tymi gigantycznymi figurkami. No to jest przykład właśnie figurki, którą można gdzieś tam znaleźć za 2-2,5 tysiąca na Allegro, za samą figurkę, nie? Jedną sztukę. Tak, niepojęte właśnie, że no jak widać, nie jesteśmy normalni. No wiesz, akurat jeśli chodzi o Cthulhu i całe to uniwersum, to jest tam sporo szaleństwa już samego w sobie, więc trudno się dziwić. Zatem Cthulhu, ale figurki w samej planszówce już pomijając, to jest Mistrzostwo Świata, bo są naprawdę świetne. Trzecie miejsce, no mówiłam, że wróci i wraca, a Ang też bardzo, bardzo to wszystko tam ładnie wygląda. Tak, bardzo ładne figurki. Sama rozgrywka jest ten. To jest przykład gry, który tak jak ja też lubię Langa, to jest przykład gry, którym ja zawsze przegrywam. Ang generalnie, tak jak lubię grę Racing Sana, wygrywam Racing Sana, lubię Blood Rage'a, też zdarza się, że coś tam. Ale Ang generalnie uwielbiam, ale to jest gra dla mnie w wersji masochistycznej. To po prostu siadam i ja wiem, że... Nie ten, ale figurki, jak się może popatrzy na te szczegóły, są świetne. Bardzo, bardzo są świetne, więc się nie dziwię, że tak wysoko. Ale wyżej jest Blood Rage, czyli właściwie. Kolejna gra z serii, no to też o czymś świadczy, że ten poziom jest trzymany. Żeby było śmieszniej, no tutaj mamy wszystkie trzy tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą trylogię Langa. Tak, tak, zgadza się. Więc to jak widać też doceniacie i jakość, i pomysł. Nie wiem, czy autora, bo to też nie ten, ale na pewno, znaczy mnie trochę dziwi, że Blood Rage, bo dla mnie Blood Rage ma z nich wszystkich taką najsłabszą mechanikę. Tu chodziło o figurki. Ale figurki jako takie... Gry figurkowe, więc myślę, że bardziej wiesz, bardziej tutaj osoby zagłosowały, gracze zagłosowali na to, jakie one są, przynajmniej tak z założenia miało to wyglądać, i jak one, nie wiem, oddają, czy wnoszą na tyle dużo do samej gry. No i najwięcej okazuje się, że wnoszą obcy, czy też intruderzy w Nemesis, bo Nemesis jest na miejscu pierwszym i rzeczywiście jakby tak, rzeczywiście figurki są tam świetne. Sama gra jest bardzo dobra, także. Tak, no sama gra jak najbardziej. Natomiast figurki w Nemesis podobają mi się bardziej niż w Nemesis Lockdown. Natomiast sama rozgrywka delikatnie bardziej jednak w Lockdown mi się podoba, więc jakby no, tak to u mnie wygląda. Nie miałem okazji w Lockdown generalnie się bawić, ale niebawem będziesz miał. W sensie, no, jak w końcu się doczekamy premiery. Mam paru znajomych, którzy już to sobie zamówiło, więc generalnie myślę, że będę miał okazję. No na pewno jest to... Znaczy no, po raz drugi da się sprzedać ten sam tytuł, nie? Więc... Kwestia, wiesz, no w końcu życzony okręt gdzieś tam wylądował, tajna baza na Marsie. Można podziałać. Zobaczymy, co będzie dalej, bo przypuszczam, że jeszcze gdzieś tam jakąś lokację w kosmosie znajdą. A, to tam gdzieś jest rozległe, także tutaj indziej, to tak, będzie taka dało, czy inna planeta, zobaczymy. Nie twórzmy już kolejnego Nemesis, jak jeszcze nie ma, ale rzeczywiście figurki są tam zrobione na wysokim poziomie. Więc figurkowo wygląda to w ten sposób, myślę, że całkiem ciekawie. Chociaż ja mam pewną wątpliwość, znaczy jedną rzecz, której... Nie, powiedzcie mi, czemu tu nie ma Enterprise? No, przecież tam są tak śliczne figurki. Są figurki. I co to robi site? Jak tam są tylko mechy. No, ale generalnie tyle, nie? Jeśli chodzi, to jak będziecie głosować następnym razem, to weźcie pod uwagę Etherfield. Naprawdę dobry tytuł. Tak, myślę, że warto, nie tylko ze względu na figurki, ale całe bogactwo tych tajemnic, snów, kolejnych miejsc niezwykłych, absolutnie abstrakcyjnych, które tam się dzieją, do których się możemy wybrać. I to się... Wielka, rozbudowana gra. Zgadza się. I to jest... To można grać wielokrotnie i to można grać... Od za każdym razem troszeczkę inaczej, tak, nie? Od nowa inaczej, dokładnie. Dokładnie, bo mnie najbardziej chyba urzeka w Etherfields to, że wiesz, sen sam w sobie jest abstrakcją. To może się wydarzyć wszystko. Ty faktycznie wychodzisz z supermarketu, jesteś na skraju przepaści. Jak to możliwe? No w śnie jest to możliwe, tak? No jakby nie wydaje się to wcale
czymś dziwnym i to tam po prostu połączyło się no, idealnie, tak, za każdym razem. A jednak gdzieś tam to wszystko tworzy pewną całość, mhm. którą sobie mamy poskładać. No ale dobrze. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy za uwagę. Zapraszamy koniecznie na za miesiąc, bo będzie coś ciekawego, fajnego, kontrowersyjnego. Sami ocenicie, czy tak, czy nie. Wakacyjne niepolecajki mamy nadzieję, że się przydadzą. Ale też mamy nadzieję, że spędzicie te wakacje miło, fajnie i z planszówkami. Ja Wam jeszcze tutaj jedną rzecz dopowiem, bo generalnie tak, ja mam w sumie trzy topki tutaj, drugą Wam jeszcze powiem jako ciekawostkę, bo generalnie jest tak, ja promuję od jakiegoś czasu, zresztą ostatnim razem też o tym wspominałem, nasze takie granie, wspólne granie, otwarte spotkania dla graczy, tak zwane środogrania. Spotykamy się w środę w Bielsku Białej przy ulicy Krasińskiego 5A przez 18. W każdym razie są to spotkania dla graczy otwarte za darmo i od 3 lat, tutaj ostatnio mieliśmy 3-lecie, więc od 3 lat spotykamy się, przychodzi około 40-50 osób czasami. Gramy na 10-15 różnych stołów i są pełen przestrzał, jeżeli chodzi o kwestie gier, które gramy. I jako ciekawostkę powiem, i tutaj no myślę, że to jest taki też ukłon w stronę Asi. Po ostatniej pierwszej jednocześnie mojej wizycie, na przykład pojawili nam się nowi ludzie, mówiąc, że a nie wiedzieliśmy o Was. Pojawili się ludzie i powiedzieli, że a widzieliśmy Was tam. Bardzo się cieszę, bo naprawdę tak. Nie wiedziałam, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, więc jest super to fajnie. Jest rzeczywiście ukłon tutaj w stronę Asi, bo to widać, że te materiały robią dobrą robotę i widać, że to też i na Was działa. Nie? Wiesz, o to chodzi, że są takie miejsca, jak chociażby Twoje środogranie, gdzie można też poniekąd jakoś spędzić miło czas, czy to wakacyjnie, czy to tak. Czy odsapnąć, tak jak mówiłeś, jak nie ma kto, co ze sobą zrobić w środę wieczorem, tak. Żona wyrzuci, czy tam. Tak, albo nie chce grać, albo no coś, to... no to czy mąż, bo to też przychodzą do nas kobiety, tak, polecamy. Tak, czy mąż, dokładnie, nie zawsze ten współgracz jest w domu, tak. Nie? Także tutaj generalnie mówiąc, co do środogrania właśnie, bo tak naprawdę mamy w tym momencie dwa miejsca, jedno to jest środogranie, czyli spotykamy się w Bielsku, drugie w niedaleko Bielska, pod Żywcem w Gilewicach jest coś, co się nazywa New Homes Tabletop. I tam chłopaki sobie wynajęły domek i na weekendy spotykają się i grają praktycznie cały weekend. Grają w RPG, grają w planszówki, grają w sensie w Euro, grają w Emery i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio zaczęli grać w gry plenerowe, więc pełne spektrum, bardzo fajne towarzystwo grill przy okazji. Jak ktoś mieszka gdzieś w okolicach Żywca, mieszka w okolicach Bielska, jak najbardziej polecamy, tam Łukasz robi bardzo dobrą robotę. Ja postaram się w komentarzu wkleić jakiś tam link do ich działalności. I tam też można za free przyjeżdżać, można się bawić, można sobie miło spędzić czas. A przy okazji się nauczyć, bo oni na przykład ostatnio robili warsztaty z malowania figurek. Wszystkich zapraszamy, jeżeli macie tylko ochotę, nie macie co sobą to robić, albo chcecie po prostu poznać nowe tytuły, niekoniecznie kupując wcześniej, macie okazję. Jak jesteście gdzieś w okolicy, a nawet jak nie jesteście w okolicy, to warto mieć na uwadze. I jak będziecie mieli chwilę dłuższą bądź krótszą, to każdy z głosujących ma szansę na nagrody. Pewnie się gdzieś tutaj wyświetlą Wam nowe na lipiec na ekranie. Zachęcam do głosowania. Nie lęcie się, wiem, że są wakacje, ale fajnie oglądacie. Ale się oglądać trzeba. Tak, ale fajnie oglądacie głos, bo będziemy mieli co opowiadać za miesiąc, więc zapraszamy Was. Chyba nam wyszło strasznie długo. Wyszło długo, ale mam nadzieję, piszcie, komentujcie. Bardzo chętnie poczytam o tym, jak bardzo się nie zgadzacie z moimi opiniami na temat gier. Obiecuję, że będę odpowiadać. I zobaczymy, co się wydarzy za miesiąc. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.